Dzień dobry Państwu, nazywam się Georgios Orfanos, jestem Grekiem z pochodzenia, który mieszka w Polsce w zasadzie od urodzenia. Pochodzę z drugiego pokolenia Greków, którzy mieszkają w Polsce. Nasi rodzice, którzy znaleźli się tutaj po 1949 roku, po II wojnie światowej, zresztą mało kto wie, że wojna w Grecji nie zakończyła się w 1945 roku, tak jak w całej Europie. Wybuchła wojna domowa, która zakończyła się dopiero w 1949 roku i część Greków, która walczyła o wolność i demokrację w Grecji, musiała emigrować ze względu na sytuację polityczną. Nasi rodzice znaleźli się tutaj między 1949 a 1951. Znalazła się tam również grupa dzieci, która została przez partyzantkę, przez Demokratyczną Armię Grecji wycofującą się z terenów greckich zabrana. I było to około 4000 dzieci i 14 tysięcy Greków, Macedończyków, małżeństw, które znalazły się na terytorium Polski. Oczywiście Grecy, którzy znaleźli się na terytorium Polski, byli osiedlani w zależności od potrzeb i od miejsca, czyli pierwsza grupa, która trafiła do szpitala 250 w Dziwnowie, to była grupa partyzantów, która była ranna i to była pierwsza tajna akcja służb specjalnych PRL-u, czyli przywiezienie tych partyzantów statkiem Kościuszko do szpitala 250 w Dziwnowie. Ta grupa została w głównej części osiedlona na ziemiach zachodnich, Zgorzelec, Szczecin, Police. Natomiast moi rodzice z całą grupą Greków i Greczynek głównie znaleźli się tutaj na terenie Trójmiasta ze względu na to, że decyzją Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej miała być odbudowana flota handlowa, a z racji tego, że problem polegał na tym, że nie było marynarzy floty handlowej, w związku z czym oni zostali tutaj ściągnięci i odbudowa tej floty polegała na tym, że bywały statki, na których 3/4 załogi stanowili Grecy, a z racji tego, że nie mogli pełnić stanowisk kierowniczych, więc dowództwo sprawowali Polacy. Pracowali jak każdy jeden. Moja mama akurat zaczęła swoją pracę w przedsiębiorstwie Arka. Była to firma, która zajmowała się tkaniem sieci dla jednostek rybackich. Ojciec zaczął pracę w Polskich Liniach Oceanicznych, zaczynając swoją karierę od młodszego marynarza, zakończywszy na kapitanie żeglugi wielkiej. Także była to jakaś droga, bardzo dla nich trudna, ponieważ znaleźli się bez języka, bez bliskich, w obcym kraju. Natomiast w tamtym okresie była bardzo duża empatia polskiego społeczeństwa i przyjęli ich bardzo gościnnie, bez względu na miejsce, czy to było Krościenko, gdzie powstała spółdzielnia grecka Nea Zoi, do dzisiaj istniejąca pod nazwą Nowe Życie, czy był to Police, czy było to Zgorzelec, czy to była Jelenia Góra, Wrocław, gdzie był główny ośrodek grecki i było tam największe skupisko i wszystkie pozostałe większe miasta, gdzie Grecy się znaleźli i wykorzystywani byli zgodnie ze swoimi umiejętnościami, zawodem. Duża rzesza znalazła się w miejscowościach podgórskich na zachodzie, gdzie uprawiali rolę, uprawiali hodowlę zwierząt, produkcję serów, czyli jak gdyby wzbogacili kulinaria i kulturę kulinarną w Polsce. W 1976 roku, kiedy upadła junta, narodziła się możliwość powrotu do ojczyzny. Wiele Greków wróciło, tak jak moi rodzice zresztą.
wrócili do ojczyzny. Natomiast myśmy zostali tutaj na terenie Polski, prowadzimy swoje działalności, pracujemy. Uważam, że dobrze, żeśmy się zasymilowali, aczkolwiek staramy się promować kulturę grecką, kuchnię grecką. Także w związku z tym po zmianach systemowych również w Polsce zostało stworzone w 2006, o ile się nie mylę, roku Stowarzyszenie Hellada Grecy w Polsce z siedzibą w Gdyni i ja jestem przewodniczącym tego stowarzyszenia. Staramy się organizować różne spotkania, wieczorki taneczne, różne przyjęcia, gdzie zapraszamy swoich przyjaciół Polaków, którzy biorą w tym udział i w ten sposób chcemy promować naszą kulturę, którą jak gdyby zaszczepili w nas nasi rodzice. W tym roku chciałem podkreślić szczególnie ten rok, 25 marca było święto niepodległości Grecji, które 200-lecia niepodległości Grecji, które świętowane było na całym świecie, ponieważ w tym czasie zaczął się cały ruch niepodległościowy w Europie i ruch wyzwoleńczy spod okupacji tureckiej, w związku z czym jak gdyby ton całej wiośnie ludów potem nadało to powstanie 25 marca 1821 roku. Przykro nam bardzo, żeśmy nie mogli je uczcić tak, jakbyśmy chcieli ze względu na sytuację pandemiczną, ale z racji tego, że obchody będą trwały cały rok, mamy nadzieję, że jeszcze będzie taka możliwość, żebyśmy bardziej hucznie, bardziej uroczyście i bardziej okazale, pokazując polskiemu społeczeństwu w różnych miastach Polski, jak wygląda kultura grecka. Jak wspominałem wcześniej, stowarzyszenie zajmuje się promowaniem kultury greckiej, tańców, kulinariów. Dzisiaj znajdujemy się w restauracji Santorini, która na dobrą sprawę jako jedyna restauracja godnie reprezentuje kuchnię grecką, aczkolwiek zawsze może być jakieś odchylenie ze względu na to, że produkty, które zanim dojadą do Polski, nie będą już tak smakować jak pod słonecznym niebem Grecji. Natomiast z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest w 99% kuchnia grecka i na dowód tego mamy tutaj przed oczyma potrawę pod nazwą musaka i sałatkę grecką, które to są takie jedne z najbardziej tradycyjnych i oryginalnych potraw greckich. Wracając do musaki, jest to potrawa bardzo prosta do zrobienia, aczkolwiek bardzo smaczna. Zrobiona jest z bakłażanów, ziemniaków, mielonego mięsa, które można zaadoptować z mięsa do sosu bolognese i sosu beszamelowego posypanego serem parmezan, ewentualnie greckiego seru kefalotiri. Potrawy, które się serwuje w Grecji, są to bardzo proste potrawy z reguły i kuchnia grecka dlatego słynie jako kuchnia bardzo zdrowa ze względu na swoją prostotę. Jagnięcina, kozina, sałatka choriatiki, która jest z bardzo prostych produktów, natomiast główny ton i smak nadaje ser feta, oliwki kalamaty i oliwa z oliwek. I jeżeli ktoś ma ochotę, może to doprawić solą, pieprzą i octem winnym. Do musaki zbliżona jest potrawa pod nazwą pastico. Używamy w zasadzie tych samych produktów. Zmienia się tylko zamiast bakłażana i ziemniaków jest makaron rurki, który jest przekładany właśnie mięsem w sosie bolognese i zapiekany beszamelem. I oprócz beszamelu posypujemy gęściej serem i zapiekamy. Jest to taka tradycyjna zapiekanka. Oprócz tego różne rodzaje mięsa, które są głównie smażone i pieczone na grillu, gyros, suwlaki,
masę takich potraw, które nie wymagają jak gdyby dłuższych przygotowań. I oczywiście zup, których też jest niewiele w kuchni greckiej, jest ich około 5-6 podstawowych zup. Jednych z nich to jest avgolemonon, czyli zupa cytrynowa, i uvarlakia, czyli z klopsikami wieprzowo-wołowymi, czy ewentualnie mahirica, która jest robiona z potrobów baranio-wieprzowych i nóżek. I to jest zupa wielkanocna. Cała reszta tych potraw jest okraszona zawsze winkiem, najlepiej białym, ponieważ Grecy w dużej mierze spożywają wino białe, mniej czerwone, ponieważ nie można go zbyt wiele wypić. A druga rzecz, spożywają wino białe, ale młode wino, które jest roczne, ewentualnie dwuletnie. Oczywiście pijąc to wino starają się rozcieńczać ewentualnie z wodą gazowaną, czy z wodą, czy z Coca-Colą, czy ze Sprite'em, co tworzy taki bardzo dobry napój orzeźwiający przy wysokich temperaturach. Musakę robimy w ten sposób, że kroimy bakłażana, skrapiamy go wodą z cytryną czy z solą, odstawiamy go pokrojonego na godzinkę, dwie, żeby wydobyć z niego nadmiar wody. Można oczywiście jeszcze to odcisnąć ręczniczkiem papierowym. Kroimy ziemniaki w plastry. Najlepiej podsmażać to na oliwie, na patelni do grillowania. I takie lekko podsmażone bakłażany z ziemniaczkami układamy na blaszę, smarujemy ją oliwą. Układamy warstwowo, czyli najpierw ziemniaczki, potem bakłażana. Na to wcześniej przygotowane nasze mięso mielone w sosie bolognese. Pokrywamy równomiernie warzywka. Ówcześnie przygotowujemy również krem beszamelowy, który głównie się składa z mąki, wody i jajka. Pokrywamy tym sosem dobrze ukręconym, ubitym i na pół godzinki, 45 minut wkładamy do piekarnika i jak widać z wierzchu się zarumieni i wtedy wiemy, że nasza musaka jest już gotowa i podajemy ją na gorąco, posypując serem uprzednio startym. To jest musaka, natomiast mamy tutaj z boku również sałatkę grecką, która nazywa się choriatiki. W zależności od regionu Grecji, tak jak w Polsce żurek na wybrzeżu nie smakuje tak samo jak żurek na Śląsku, tak samo są różnice w sałatce greckiej w zależności od regionu, gdzie głównym składnikiem jest ogórek, pomidor i czerwona cebula. W niektórych regionach podaje się to również z czerwoną papryką. Do tego dodaje się oliwki i ser feta. Uwaga jedna, że żeby zdobyć ten smak prawdziwej sałatki greckiej, musimy użyć oryginalnych produktów. Wszystko, co nazywa się fetopodobne, czy oliwkopodobne, czy hiszpańskie oliwki drylowane, nie mają ani tego smaku i nie jest to w tym momencie sałatka grecka. Możemy ją nazwać jak chcemy, bałkańska, ale na pewno nie ma to nic wspólnego z oryginałem. Polewamy to wszystko oliwą z oliwek i solimy, pieprzymy. Nie zapomnieć również posypać oregano. Na koniec, ponieważ daje to zapach i smak prawdziwej Grecji, możemy to skropić octem winnym jeszcze. No i przy tym bardzo dobrze smakuje i pasuje albo białe wino młode, albo recina, która jest najbardziej tradycyjnym winem greckim białym. Biorąc to wszystko pod uwagę, życzę Państwu smacznego przy przyrządzaniu tych wszystkich potraw i przy konsumowaniu. Za chwilę wrócę do Państwa jeszcze z bardzo tradycyjnym deserem, który jest bardzo prosto wykonać w warunkach domowych. Po zakończeniu posiłku z reguły w Grecji podają deser.
I proszę się nie bać o to, że komuś przybędzie parę kilogramów, ponieważ deser w Grecji ma szczególne znaczenie. Pomaga w trawieniu, czyli jeżeli zaszczepimy w organizmie, podamy organizmowi odrobinę większą ilość cukru, z automatu ten cukier przyspiesza trawienie i wcale nie będzie to wpływać na nasze dodatnie kilogramy. Oczywiście jak przychodzi coś słodkiego, to od razu pojawia się również chęć na małą grecką kawkę, którą bardzo prosto się robi. Oczywiście musi być to kawa grecka. Nie może być to taka kawa zwykła, Jakobsa, mielona, ponieważ ma zupełnie inne właściwości i byłaby zbyt mocna. Jak to się robi? Bierzemy filiżaneczkę, tydzielek, wsypujemy około 2 łyżeczek kawy greckiej, które kupimy w Gdyni na przykład w takich delikatesach, które się nazywają Agora. Proponuję również tą kawkę już nie dosładzać niczym. Mamy taki tydzielek, który tutaj podpalimy butlę gazową, postawimy tydzielek, no i przygotowujemy naszą kawę po grecku. Wracając do deseru. Deser bardzo prosty, 3 łyżki jogurtu greckiego, gęstego, tłustego. Polewamy miodem, natomiast samo ciasto baklawa, również bardzo proste. Kupujemy ciasto filo, ponieważ bardzo trudno jest jak gdyby samemu to ciasto zrobić. Również możemy je kupić w delikatesach Agora. Przygotujemy drobno pokruszone orzechy, mogą być orzechy włoskie pomieszane z orzechami pistacjowymi, z odrobiną cukru i na spód kładziemy 4 listki ciasta filo, posypujemy. Oczywiście zanim posypiemy orzechami, musimy ciasto przesmarować olejem słonecznikowym najlepiej i posypujemy, zakładamy kolejny listek i tak kładziemy co najmniej 5-6 warstw za każdym razem polewając, ewentualnie rozmarowując pędzelkiem ciasto filo, zanim posypiemy to naszym farszem, czyli orzechami włoskimi z domieszką orzechów pistacjowych, po czym na 45 minut w temperaturze 200 stopni do piekarnika i do uzyskania, tak jak tutaj Państwo widzicie, złotego koloru. Jak ten kolor już się pojawi, wyciągamy ciasto i przygotowujemy wcześniej odrobinkę syrop. Syrop około kilograma cukru na 2 litry wody. Możemy do tego dodać dla uzyskania lepszego smaku miodu. Dodajemy do tego cynamonu i dodajemy do tego parę goździczków, które nadadzą specyficzny, taki bardzo charakterystyczny grecki smak. Nasza kawka się już w tej chwili powoli robi. Czekamy, aż podejdzie do góry, ponieważ ona w momencie, kiedy się gotuje, to zaczyna podchodzić do góry, tak jakby miała za chwilę wykipić, aczkolwiek nie pozwalamy kawie, żeby wykipiała, tylko czekamy, żeby ona podeszła i wtedy wiemy, że ona jest już gotowa. Wracając z powrotem do baklawy, polewamy, o tak, i teraz już, ops, i teraz lejemy to do filiżaneczki, tak, żeby ten szumek z wierzchu pojawił się w naszej filiżance. Udało mi się akurat zrobić na 2 kawy. I to są gotowe kawy po grecku. Gasimy nasz tydzielek, a wszystko to Państwo możecie bez większego wysiłku przyjść do restauracji Santorini i dostaniecie to w takim wymiarze, jaki tutaj w tej chwili Wam zaprezentowałem. Krótko rzecz ujmując, życzę smacznego i miłej greckiej biesiady przy tak dobrze zastawionym stole. Dziękuję Państwu bardzo za wysłuchanie mojej prezentacji.
i serdecznie zapraszam do greckiej biesiady. Taką biesiadę bez większego wysiłku możecie skorzystać z restauracji Santorini, która serwuje te wszystkie potrawy w bardzo dobrej jakości i bardzo greckie. Pozostałe produkty, jeżeli zdecydujecie się Państwo sami to przygotowywać, możecie to kupić w Delikatesach Agora na terenie Gdyni. Serdecznie zapraszam i życzę miłej i przyjemnej biesiady przy greckich potrawach. Dziękuję.